Pierwsza część konferencji po wieczoru Śląska Wrocław, Polska Strefa Inwestycji na Agorzów. Trener Kadziusz Rusin, Karolina Stefańczyk, panie trenerze, kilka słów podsumowania. Cóż, gratuluję zespołowi z Gorzowa. O te kilka punktów dzisiaj były lepsze. Mieliśmy swój plan, niekoniecznie wyszedł tak, jakbyśmy chcieli, ale też nie zabiorę determinacji i chęci dla swoich zawodniczek, bo było widać, że chciały w kilku tych sytuacjach, które mogliśmy trafić, nie trafiliśmy. Przeciwnik jest lepszy. Cóż, teraz jest też kilka słów podsumowania za ten cały sezon. Było dużo turbulencji. Cały czas pech nas nie opuszczał w związku z kontuzjami. Byliśmy najbardziej polskim zespołem, który dawał rady. Na pewno pierwsza runda była wyjątkowa w naszym wykonaniu. Druga już nie była tak dobra, ale myślę, że każdy mecz, każde zwycięstwo budowało te dziewczyny i oby to pomagało im w przyszłości, w konstruowaniu swoich karier i grania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Karolina Stefańczyk. Ja również gratuluję zespołowi z Gorzowa. No tutaj się zgodzę z tym wszystkim, co trener powiedział. Może zabrakło trochę sił, może zabrakło trochę celności. Były dzisiaj lepsze i no niestety tak czasem bywa, taki jest sport. Ale ja chciałam przede wszystkim w sumie podziękować za ten cały sezon trenerowi, że dał mi tyle zaufania, przede wszystkim dziewczynom, bo naprawdę no, ten sezon był dla nas wyjątkowo ciężki, ale w każdym meczu wchodziłyśmy, dawałyśmy z siebie wszystko, oddawałyśmy serce i pokazałyśmy, że Polki potrafią. Dziękuję. Dziękuję. Druga część konferencji w meczu Śląska Wrocław, Polska Strefa Inwestycji na Agorzu Wielkopolski. Pan trener Dariusz Maciejewski, kapitan zespołu Katarzyna Żwigarska. Panie trenerze, kilka słów podsumowania po dzisiejszym spotkaniu. Na ręce pani kapitan składam bardzo szczere i wielkie gratulacje za ten dzisiejszy mecz, a zespołowi Śląska za całą serię, którą żeśmy rozegrali. Dobrze, że takie mecze graliśmy pod względem tego, że no, czekają nas w tej czwórce jeszcze cięższe pojedynki i dlatego dobrze, że Śląska zagrała tak dobre zawody. Myślę, że dwa zespoły z przekroju, trzeba im pogratulować, a dwa zespoły z przekroju całego sezonu miały podobne sytuacje w postaci kontuzji i myślę, że dla Ślęzy również te piąte miejsce to jest duży sukces, szczególnie w stosunku do zeszłego sezonu, a naprawdę my też mieliśmy swoje problemy i dlatego wejść do tej czwórki to też jest wielki sukces dla nas. Teraz troszeczkę myślę, że spadnie z nas ciężar takiej odpowiedzialności za wynik. Zrobiliśmy ten cel minimum i teraz jest tylko wszystko w naszych rękach. Będziemy mieli dwie szanse na to, żeby zagrać inaczej. Dwie szanse, żeby zdobyć medal, bo grać o medale będziemy. Myślę, że będziemy walczyć, co najmniej tak jak dzisiaj. No i tak naprawdę jest to, uważam, że jeden z większych też takich moich sukcesów trenerskich, bo to, co mieliśmy problemy, to, co mieliśmy trudne sytuacje przekroju całego sezonu, to tylko świadczy o tym, żeśmy się tylko zahartowali i naprawdę mieliśmy konkretny jeden cel wejścia do pierwszej czwórki. Teraz już tylko możemy grać z większym luzem, ale też z wielką chęcią o to, żeby pokusić się o jeden z medali, co byłoby wielkim sukcesem, bo trzy razy rzędu już zdobyliśmy, a teraz jeżeli uda nam się czwarty, to będzie wielki sukces. Tak, już dziękuję bardzo. Katarzyna Żwigarska. No cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa i z tego awansu do półfinału. Jadąc tutaj do Wrocławia wiedziało się, że będzie bardzo ciężko i wczorajszy mecz pokazał, że Śląza tak łatwo nie odpuści. Pomimo tego, że przegrywał już kilkanaście punktów i potrafił jeszcze w ostatniej akcji wyszarpać nam zwycięstwo.
I wiedziałyśmy, rozmawiałyśmy z dziewczynami przed meczem, że przede wszystkim musimy być zespołem, musimy razem to zwycięstwo osiągnąć, wyszarpać wręcz zespołowi z Wrocławia, bo na pewno się nie położą, będą walczyły do końca. I faktycznie tak w dniu dzisiejszym było, ta przewaga była około 10 punktów, cały czas się gdzieś tam wahała i do samego końca było nerwowo, ale cieszymy się bardzo, że to my wracamy do domu dzisiaj zwycięskie i meldujemy się w półfinałach. A tak jak tutaj już trener powiedział, na pewno nie będzie łatwo, będą to ciężkie mecze, tam czeka w półfinale na nas na tą chwilę, myślę, najlepszy zespół w polskiej lidze, Polkowice. Więc myślę, że już od jutra zaczynamy myśleć o kolejnych spotkaniach, zaczynamy się do nich szykować. Ale przede wszystkim myślę, że musimy się dobrze bawić, myśleć o tym, żeby mieć z tego radość, przyjemność gry, a wtedy myślę, że pokażemy się z jak najlepszej strony i będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze.